Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Dzień dobry, Andrzej Wawrzyczek. Witam w kolejnym odcinku programu Skromność wśród ludzi. Dzisiaj jesteśmy przy ulicy Jasnej. Zaprosiła nas tutaj pani Arleta, która od kilkunastu lat boryka się z problemami swojej chorej córki i z tym, że nie potrafi znaleźć dla niej pomocy. Chodzi, jeździ od lekarza do lekarza po całej praktycznie Polsce i ciągle nie potrafi tej pomocy znaleźć. Dodatkowo problemem jest wysoki koszt leczenia kolejnych pojawiających się schorzeń. Już za chwilę opowiedzą swoją historię. Zaprosiła nas pani dzisiaj z uwagi na pani córkę, a dokładnie problemy z jej leczeniem. Bo widzę, że ma pani tutaj przed sobą takie dość długie, duże sterty tych dokumentów medycznych, które się w międzyczasie namnożyły. Co to jest za historia? Jak długo ona już trwa? Moja córka, jak się urodziła, to ja w zasadzie widziałam, że dzieje się coś nie tak, ponieważ bardzo słabo rozwijała się ruchowo, był problem z karmieniem. Mam syna 6 lat starszego, który bardzo dobrze się rozwijał fizycznie, miałam porównanie. Natomiast do 6 roku życia lekarze zapewniali mnie, że wszystko jest w porządku. Po 6 roku trafiłam z córką do neurolog dziecięcej w Chorzowie, w szpitalu przy ulicy Truchana. I dopiero pani doktor Dudzińska zajęła się diagnostyką, położyła córkę na oddziale i tak zaczęła się powolna diagnostyka. Co się okazało? Pierwszą diagnozę, jaką otrzymała, to był zespół Aspergera. To jest zaburzenie ze spektrum autyzmu. Jak miała 10 lat, znaczy ja już wcześniej jeździłam do genetyka, pani doktor nie wiedziała, co córce jest. Udała się z nami do kliniki w Katowicach na Ligocie. Tam genetyk bardzo długo oglądał córkę, postawił wstępną diagnozę zespół Cohena. Jest to zespół przebiegający z otyłością, bardzo rzadki na świecie. Z uwagi na to, że w rejestracji wyznaczono 11 miesięcy od jednej wizyty do drugiej do pana doktora, pojechałam do Warszawy, do instytutu, do poradni genetycznej. Tam pani doktor też powiedziała, że to jest zespół Cohena. Zasięgnęłam jeszcze trzeciej opinii w Poznaniu, w instytucie genetycznym i też, że zespół Cohena. Natomiast tej choroby nie można w Polsce podeprzeć badaniem z krwi. To jest diagnoza na podstawie cech klinicznych fenotypowych. Jesteś 18-letnią osobą, taką, która wchodzi w zasadzie w dorosłe życie, ma swoje marzenia, jakieś nadzieje, a ta choroba to wszystko podcina jakby. To prawda, mam dużo marzeń. Jedno z moich marzeń to jest chyba powrót do Irlandii, tam gdzie byłyśmy z mamą, bo ja się tam bardzo dobrze czułam, odpowiadała mi mentalność ludzi, ogólnie mi się tam podobało, ale z racji tego, że tam nie ma dużo specjalistów, to niestety nie można tam wyjechać. Wcześniej jeszcze, w 2013, u córki zostały zdiagnozowane poprzez badanie polisomnograficzne bezdechy. Silne, które kwalifikują się, że córka śpi w aparacie tlenowym CPAP. Też ma hiperinsulinizm, insulinooporność. Problemem poważnym córki było to, że od kiedy ona zaczęła chodzić, od 2 roku,
to zawsze bolały ją nogi. Zaznaczę, że do 6 roku córka była chudziutka. Ona pomimo, że jadła, bardzo słabo przybierała na wadze. Nagle po 6 roku zaczęła tyć. W czerwcu tego roku badanie rezonansu magnetycznego, które było wykonane w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu, wykazało zmiany obrzękowe w tkankach miękkich, głównie w tkance tłuszczowej, podskórnej, po stronie bocznej stopy i wokół kostki bocznej. Skierowanie na rezonans dał ortopeda, ale pod innym kątem. To było pod innym kątem. Kości, stawy okazało się, że jest w porządku, natomiast wyszło to. Udałam się najpierw do lekarza pierwszego kontaktu. Usłyszałam, że to jest obrzęk lipidowy. W dniu 6 lipca miałam wizytę u pana doktora w Zabrzu. Dał mojej córce skierowanie, klasyfikację do liposukcji do szpitala. Miałam wizytę u chirurga. Chirurg nie spojrzał nawet na rezonans. Powiedział, że, znaczy zalecił, żeby zmniejszyć mojej córce żołądek gdzieś w Jaworznie, gdzie ja zawsze mówiłam lekarzom, że córka je mało. Ona zawsze była niejadkiem. Jako osoba z zespołem Aspergera ma bardzo ograniczone menu i je 3 potrawy na krzyż, jedno i to samo. Powiedział, że nie skieruje do liposukcji. Rozmowa była bardzo krótka, nie chciałam się kłócić, wzięłam córkę, bo już miała łzy w oczach, bo to już drugi lekarz, który proponował zmniejszenie żołądka. Udałam się do NFZ-u w Katowicach. Pani konsultantka, z którą rozmawiałam, powiedziała mi, że obrzęk limfatyczny, bo to lipidowy, bo to przechodzi w limfatyczny, że leczy się zmniejszeniem żołądka. Bo ja pojechałam zapytać się, gdzie ja mam córkę leczyć i jakie metody leczenia. Proszę pana, ja usłyszałam, że zmniejsza się żołądek. Co jest, proszę pana, niedorzeczne, ponieważ obrzęk limfatyczny to są rehabilitacje, to jest kompresoterapia. Nie ma nic wspólnego z jedzeniem, ponieważ człowiek... Nie wzięli lekarze pod uwagę tego, że ta otyłość jest wynikiem choroby, a nie przejadania się. Ja pan, tak, lekarze po prostu mylą to jako zwykłą otyłość. Ja nie jest, moja córka nie jest jedynym przypadkiem i wmawia mi się, że to jest zwykła otyłość. Jak ty to odczuwasz, bo to jest dla ciebie duży problem z tym jeżdżeniem? Tak, trochę to czuwam. Trochę mnie już przytłacza to wszystko, że trzeba tyle po lekarzach jeździć. I to się denerwuje swoim stanem zdrowia, jak to będzie w przyszłości. Ja bym w przyszłości chciała pracować, jak mama mówiła, ale póki co mój właśnie stan zdrowia mi na to nie pozwala. Póki co to się ogólnie tak dobrze czuję, ale czuję, że coraz bardziej mnie te nogi bolą i nie mogę dużo rzeczy robić. Na przykład na rolkach nie mogę jeździć, co bardzo bym chciała. Kiedyś na rowerze jeździłam, teraz nie daję rady. Nie wiadomo, kiedy te nogi odmówią zupełnie posłuszeństwa. To prawda. Udałam się, proszę pana, niespełna 2 tygodnie temu do Wrocławia, do profesora angiologa, który obejrzał moją córkę tylko tak pobieżnie, nie przeczytał rezonansu, nie przeczytał, co napisał na skierowaniu onkolog. Stwierdził, że to nie jest obrzęk limfatyczny, gdzie, proszę pana, jest to wyraźnie napisane i są zdjęcia.
pokazałam zdjęcia, jak okresowo wychodzą guzki córce, jak okresowo, jaki jest obrzęk kostek, jak kilka lat temu coś takiego jej wyszło, chirurg nie chciał zrobić żadnych badań. Powiedział mi, że on nie znał zespołu Cohena. Powiedział, że nie znał, tylko sobie sprawdził przy mnie w internecie. Powiedział, że to jest zwykła otyłość, że córka ma płaskostopie. Ja mam wracać do ortopedy. Mówię, panie doktorze, ale ortopeda w lipcu powiedział mi, że kości, stawy, no wszystko jest... On już tu nie ma ortopedycznie, co? Pokierował mnie do szpitala, a w szpitalu no nie zajęto się córką. Pan doktor stwierdził, że to nie jest obrzęk limfatyczny, to jest zwykła otyłość, ja mam wracać do ortopedy. Wróciłam, proszę pana, do Gliwic, zadzwoniłam do ortopedy, co powiedział mi profesor, czy ja mam w ogóle do niego wracać, czy nie, bo jestem zdezorientowana. Pan doktor powiedział, że nie, bo on nie ma co leczyć u córki. Czyli takie długie szukanie u lekarzy po całej praktycznie Polsce i bez efektu. Było, że kiedy wychodziłam od profesora we Wrocławiu, powiedział mi, że gdyby coś się działo, to mogę wrócić, on zawsze córkę przyjmie. No proszę pana, no skoro to nie są obrzęki, no to co by się miało dziać, prawda? Będę występowała, jak już będę miała komplet badań, do Ministerstwa Zdrowia. Chcę powołać konsylium lekarskie, żeby przejrzano tą całą dokumentację i żeby wypowiedzieli się specjaliści. Ponieważ, tak jak mówię, głównym specjalistą od takich obrzęków jest angiolog. No, który stwierdził, że to nie jest obrzęk limfatyczny. Jeżeli to, proszę pana, nie są obrzęki, jeżeli to wszystko, to nie jest obrzękami, proszę pana, a zwykłą otyłością. Ja nie jestem lekarzem, ale proszę pana, ja to w ten sposób pokazałam pani orzecznik w ZUS-ie, ponieważ córka skończyła 18 lat, w lipcu stawałam z nią na komisję w ZUS, to pani doktor zrobiła oczy, mówi, to jest kolano. Ja mówię, nie pani doktor, tak okresowo wyglądają obie kostki mojej córki. Byłyśmy na komisji 70 minut, pani doktor szczegółowo badała Anię, zrobiła ze mną wywiad, dokumentacja, mam tam jeszcze gruba. Wcześniej już załączałam opinie lekarskie, wzięła tylko taką najważniejszą dokumentację. I moja córka jest niezdolna do pracy, proszę pana, na stałe. Czyli zamknięta w domu. Ja mam wielką nadzieję, że jej stan zdrowia polepszy się kiedyś na tyle, żeby lekarz mógł dać zgodę na lekką pracę w warunkach pracy chronionej. Nie wiem, jak rozwiną się te obrzęki limfatyczne. Powikłania tej choroby są straszne. Ja w klinice we Wrocławiu poznałam 3 kobiety z tymi obrzękami, starsze już. Rozmawiałam z 2. U każdej kobiety zaczynało się tak jak u mojej córki. Pomoc, one nie dostały pomocy od razu. Też, że zwykła otyłość, dostały pomoc, kiedy już były powikłania, a jedna z nich usiadła na wózku. Bo prowadzi to również do deformacji nóg. Ja mówię, ja nie wiem, jak ta choroba się rozwinie. Jesteś w stanie zliczyć tych wszystkich lekarzy, u których już byłaś na konsultacjach? Nie, tego tyle było. Było też tyle pobytów w szpitalach
I tak naprawdę nie jestem w stanie zliczyć tych wszystkich wizyt lekarskich. A w tej chwili jakoś konkretnie jesteś leczona, czy ta poprawa gdzieś tam przy tych bezdechach to jednak jest taki no przypadek szczęśliwy? Nawet nie wiem, ja miałam ostatnio robione te badania po lisonograficznej, właśnie ten wynik mnie bardzo zdziwił, że bezdechy już troszkę się zmniejszyły. Jeszcze zapomniałam dodać, że straciłam szybko zęby i tak naprawdę już nie mam swoich zębów, a protezy szkieletowe. Problem jest tego typu, że specjalista, angiolog, nie chce tego uznać. Twierdzi, że to nie są obrzęki. Więc jak to, proszę pana, nie są obrzęki, to wie pan co to? Ja nie wiem co to jest. Bez takiej decyzji lekarskiej, diagnozy poprawnej, no nie sposób też zacząć tego leczenia. Tak. Tak, córka nie będzie leczona, ponieważ to musi być tak, kompresoterapia, bandażowanie ciała, żeby ta limfa, bo to limfa źle krąży i powoduje obrzęki, puchnięcie. Fizjoterapia, proszę pana, jeżeli nie będzie tego na piśmie przez lekarza, proszę pana, to ona jest odcięta od leczenia, również wykonuje się liposukcję. Ja pytałam w NFZ-cie, jaka jest możliwość sfinansowania liposukcji, ponieważ ona jest zaliczona do operacji plastycznych, estetycznych, ale jak to wygląda w przypadku choroby? Więc pani konsultantka powiedziała mi, że wygląda to tak, że ja muszę uzyskać skierowanie od lekarza do szpitala. Lekarz w szpitalu może się nie zgodzić. To już było w lipcu. Lekarz dał bez problemu, w szpitalu nie zgodził się, ale załóżmy, że w szpitalu się lekarz zgadza, ale jeszcze musi się zgodzić dyrektor, prezes NFZ-u. Zgodzić się. Sfinansuje. Albo tak, że sfinansuje. Jeżeli, wie pan, to wygląda tak, zanim ja znalazłabym lekarza, który dałby znowu klasyfikację do liposukcji, to by mogło trochę potrwać. Nawet jak da, to lekarz w szpitalu może mi się nie zgodzić, bo już raz się nie zgodził. Jeszcze pani powiedziała w NFZ-cie, że mogę konsylium lekarskie wtedy powoływać. No, ale konsylium nie musi się zgodzić ze mną, czy z lekarzem. No i to jest, proszę pana, ja nie mam samochodu. Ja bardzo dużo z nią jeżdżę po całym Śląsku do lekarzy. Raz w roku Poznań. Do 18 roku życia, do Rabki, do Instytutu Chorób Płuc z powodu bezdechów. Już ja to ja, ale ona jest bardzo umęczona. Bardzo umęczona, bo ona coraz gorzej chodzi. Więc ja nie wiem, bo nawet gdyby znalazł się lekarz, który wystawił by skierowanie, nie mam gwarancji, że w szpitalu lekarz mi nie powie, tak jak już raz w lipcu, że nie. A tutaj, proszę pana, no czas po prostu się liczy. Ja nie wiem, co wykaże rezonans. Ja mam wielką nadzieję, że to nie będą zmiany nowotworowe, ale nie wygląda to ładnie. Można by te wszystkie zabiegi przeprowadzić prywatnie, ale to są z kolei koszty, na którym pani tak, nie stać. Proszę pana. Jeżeli jakaś firma mogłaby mi pomóc, to moja córka jest od 5 lat ponad podopieczną Fundacji Silentio w Warszawie. Tam ma założone subkonto, ja pozyskuję 1% podatku. Można też skontaktować się ze mną osobiście. Jeżeli ktoś nie chce pomóc, ja nie zmuszam, ale ja tylko proszę, żeby nie obrażać. Bo ja podam swój numer telefonu, ale wie pan, ja tylko o to zwracam się do ludzi, bo my nigdy nie wiemy, co nam życie da.
Każdy z nas może stać się chory, proszę pana, jak będzie miał pokryć koszty leczenia, proszę pana, bo terminy na NFZ są obległe, nie da rady. Ja nikomu nie życzę choroby, a nade wszystko, proszę pana, chorego dziecka. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.